A kobicy jeszcze porozmawiajmy. A kobicy. O Kubicy porozmawiać, o Kubicy, o Kubicy, o Kubicy porozmawiać. Okubicy, okubicy. Nieduże wątpliwości. Sprawa oferta korupcyjna. Platforma Obywatelska i Nowoczesna domagają się komisji śledczej. PiS odpowiada, komisja nie jest potrzebna, ponieważ państwowe instytucje zareagowały właściwie. Bohater ujawnionych nagrań Marek Chrzanowski wrócił dziś rano do Polski. Wczoraj premier przyjął jego rezygnację z funkcji szefa KNF. Wkrótce rozpocznie się procedura powołania nowego szefa komisji. Ważne jest, aby ta ważna instytucja była stabilna, żeby nie zostało podkopane do niej zaufanie. Mówi minister Michał Dworczyk. Wczoraj premier zwołał specjalne spotkanie w sprawie afery. Uczestniczył w nim minister sprawiedliwości oraz szefowie służb. Relacjonowaliśmy działania, które zostały już podjęte i te, które są przed nami. Ujawnione nagrania nie przesądzają o winie Chrzanowskiego, jednak do tej rozmowy nigdy nie powinno dojść, mówi ekonomista dr Marian Szołucha. Nigdy nie powinno było dojść do rozmowy szefa nadzoru nad rynkiem finansowym z przewodniczącym Rady Nadzorczej i właścicielem jednego z największych banków, który jest zresztą w pewnym sensie w sporze właśnie z KNF-em. Szef KNF miał według Wyborczej zażądać od Leszka Czarneckiego 40 milionów złotych za przychylność w sprawie jego instytucji finansowych zmagających się z problemami. Do spotkania miało dojść w marcu. Gdyby sprawa ujrzała światło dzienne w marcu tego roku, to przypuszczam, że dzisiaj w listopadzie na wiele pytań znalibyśmy odpowiedzi. Od czerwca do września komisja kontrolowała Idea Bank należący do Czarneckiego. Wykazała, że instytucja złamała prawo. Bank miał czas na odniesienie się do zarzutów do 7 listopada. Tego samego dnia miliarder zawiadomił prokuraturę o rzekomej ofercie korupcyjnej. Wczoraj natomiast o nagraniach napisała Gazeta Wyborcza. Sprawą bez żadnej zwłoki zajęli się śledczy, zapewnia minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Nie tylko uruchomiliśmy to śledztwo, ale już w tym tygodniu staramy się i prowadzimy rozmowy z pełnomocnikiem pana Czarneckiego, by można było go przesłuchać. W prokuraturze pracują z CBA, które weszło dziś do KNF zabezpieczyć dowody. Są to protokoły i nagrania posiedzeń KNF dotyczące postępowania naprawczego Getin Banku, aktualizacji tego programu naprawczego, a także ochrony kapitału Getin Banku oraz posiedzeń KNF dotyczących sytuacji w Idea Banku S.A. Śledczy wciąż nie mają jednak oryginału nagrania z podsłuchanej rozmowy. Te dowody są niezbędne właśnie do intensywnego i szybkiego prowadzenia śledztwa. Miliarder Leszek Czarnecki w całej sprawie kreuje się na ofiarę, jednak jego przeszłość nie jest jednoznaczna. I sprawa frankowa, i afera Polisolokat, i Getback, który był przecież spółką wyrosłą ze stajni właśnie Leszka Czarneckiego, to są biznesy finansowe tego pana, który w wieku 18 lat został zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Wczoraj Idea Bank należący do Czarneckiego znalazł się na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Bank sprzedawał bez zezwolenia szkodliwe instrumenty finansowe powiązane z Getback. Zajmowały się tym też inne instytucje należące do miliardera. Przez tą malwersację tysiące Polaków utraciło oszczędności często swojego życia. Tam jest wiele starszych osób, które oszczędzały na mieszkania dla swoich wnuków, na realizację innych planów. Są nawet sytuacje, gdy osoby oszczędzały na operacje i teraz pozostały z niczym. Wskazuje Rafał Momot ze Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Getback. Totalna opozycja domaga się powołania komisji śledczej.
zwołania specjalnego posiedzenia Sejmu w sprawie afery. My nie pozwolimy na to, żeby największa afera, która wybuchła w III Rzeczpospolitej pod patronatem PiS-u i rządu PiS, została zamieciona pod dywan. Komisja nie jest potrzebna, bo państwowe instytucje zadziałały szybko i sprawnie, przekonuje wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Sprawy nie zamiatamy pod dywan, tylko wyjaśniamy ją możliwie najszybciej, jak się da. Po wybuchu afery związanej z KNF banki Leszka Czarneckiego zanotowały na giełdzie duże spadki, a agencja Fitch obniżyła rating Getin Noble Banku. A więcej na ten temat w Polskim Punkcie Widzenia o godzinie 21.40. Gościem programu będzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I przechodzimy do kolejnego tematu. Nowelizacja o zniesieniu górnego limitu składek ZUS-u jest niezgodna z artykułem 7 Konstytucji. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, który ma zastrzeżenia co do przebiegu głosowania w Senacie. Nowelizację skierował do Trybunału Konstytucyjnego w styczniu, jeszcze przed jej podpisaniem, prezydent Andrzej Duda. Prezydent miał wówczas wątpliwości co do przebiegu legislacji. Chodzi o to, że ustawa nie była konsultowana z Radą Dialogu Społecznego, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Kompetencje opiniodawcze reprezentatywnych związków zawodowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców i Rady Dialogu Społecznego nie mają swego źródła w normach konstytucyjnych, ale ustawowych. Trybunał orzekł dziś, że nowelizacja nie narusza artykułu 2 Konstytucji. Już w przypadku artykułu 7 opinia Trybunału była inna. Zarzucił Trybunał naruszenie artykułu 7 Konstytucji z uwagi na wątpliwości co do trybu podejmowania uchwały w Senacie. Mówi reprezentujący Sejm w Trybunale Konstytucyjnym poseł PiS Marek Ast. Artykuł ten mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Według Trybunału Konstytucyjnego naruszenie trybu uchwalenia ustawy nastąpiło na etapie głosowania w Senacie. Jego przebieg powoduje faktyczne i prawne wątpliwości. W trakcie tego głosowania opozycja próbowała doprowadzić do obstrukcji obrad. Część senatorów nie głosowała, nie brała udziału w głosowaniach. To zaburzało różnicę pomiędzy frekwencją na sali a senatorami biorącymi udział w głosowaniu. Podczas jednego z głosowań pojawiła się nawet sugestia, że być może na sali nie było odpowiedniego kworum, dodaje politolog Jarosław Komorniczak. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego nie jest jednak jednoznaczna, zaznacza rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski. Z jednej strony Trybunał nie podzielił naszych zarzutów co do jakości prowadzenia dialogu. Nie widział tutaj problemu w tym, że konsultacje praktycznie się nie odbyły i były bardzo krótkie. Natomiast podzielił to, z czego się bardzo cieszymy, że to rozwiązanie to niedobre rozwiązanie. Ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego jest zgodne z wnioskiem prezydenta. Prezydent zapoznał się z wyjaśnieniami marszałka Senatu, które zostały do niego przesłane. Pan prezydent przeanalizował także dostępne źródła literatury przedmiotu i dlatego zdecydował się pozostawić Trybunałowi tutaj pewną swobodę. Decyzja Trybunału jest zadowalająca, dodaje prezydencka minister Anna Surówka-Pasek. Najbardziej tak i myślę, że również pracodawcy, także pracownicy, którzy już zaplanowali na rok przyszły swoje budżety, swoje wydatki, również będą. Bo to właśnie najbardziej na nich odbiłaby się nowa regulacja, mówi poseł Jerzy Majsztowicz z klubu Nowoczesna. Były takie głosy, że jeżeli ta ustawa zostanie wprowadzona w życie, to będą się zastanawiać, czy po prostu nie przepisywać swoich firm do Czech, na Słowację, gdzie te obciążenia podatkowe są dużo niższe. I choć może w bliższej perspektywie proponowane rozwiązanie jest kuszące, bo mogłoby przynieść polskiemu budżetowi nawet 6 miliardów złotych, to w dalszej perspektywie pociągnie za sobą konsekwencje, zwraca uwagę ekonomista dr Tomasz Kopyściański. Jeżeli zatem środki, które państwo ma zamiar uzyskać z zniesienia składek, z limitu składek ZUS-owskich, zostaną faktycznie przeznaczone na inwestowanie i lokowanie tych środków z tytułem zabezpieczenia przyszłych emerytów, wszystko będzie zabezpieczone z perspektywy płynności finansowej. Niestety, jeżeli będzie się odbywało tak jak do tej pory, że środki te będą przeznaczane na finansowanie bieżącej dziury w ubezpieczeniach społecznych, niestety będzie to oznaczało dla państwa zaciągnięcie dużego zobowiązania na przyszłe pokolenie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie był jednogłośny. 3 sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Zdaniem
odrębnym podpisali się Julia Przyłębska, Zbigniew Jędrzejewski i Michał Barciński. Co zatem dalej będzie z nowelizacją przepisów o ZUS? Czekajmy na to, jaka będzie odpowiedź ze strony rządu, czy będzie nowa propozycja, czy nie. My w tej chwili klubu nie mieliśmy, więc nad tym rozwiązaniem, czy nad tą decyzją Trybunału Konstytucyjnego nie dyskutowaliśmy. Ale uważam, że decyzja teraz należy do rządu. A jaka będzie decyzja rządu? Od 1 grudnia lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie jedynie w formie elektronicznej. Pomogą im asystenci medyczni, którzy takie uprawnienia nabyli końcem ubiegłego miesiąca. Obecnie trwa ich szkolenie. E-zwolnienia to szybsze i wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjne zwolnienia lekarskie. Już od przyszłego miesiąca nastąpią zmiany w wystawianiu zwolnień lekarskich. W razie potrzeby każdy z nas otrzyma je drogą elektroniczną. Nie ma odwrotu z tej drogi. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Część środowiska medycznego ma nadzieję, że wdrożenie nowego systemu ponownie zostanie odłożone w czasie. Ale nic z tego. W okręgu koszalińskim już 80% zwolnień wystawianych jest w takiej formie, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Zachodniopomorski jest liderem, jeżeli chodzi o odsetek tych zwolnień wystawianych elektronicznie. W skali kraju już połowa zwolnień lekarskich to e-zwolnienia. To przede wszystkim szybsze i wygodniejsze rozwiązanie dla pacjentów. Pacjent, który otrzymuje elektroniczne zwolnienie, nie musi już z nim się udawać do pracodawcy. Może być spokojny o to, że to zwolnienie samo trafi do jego zakładu pracy. Nie trzeba także pamiętać numeru NIP, bo również i on jest automatycznie wczytywany na podstawie miejsca ubezpieczenia pacjenta. Skończą się błędy, które czasami się pojawiały, na przykład brak pieczątki, brak, jakieś niewyraźnie zapisane dane. Teraz lekarz po prostu wpisze numer PESEL i na podstawie tego numeru PESEL wszystkie dane zostaną automatycznie zapisane w systemie. E-zwolnienia ułatwią pracę również lekarzom. To jest kilkanaście do kilkudziesięciu sekund i tak naprawdę to zwolnienie lekarskie jest wystawione. Od kilku tygodni zwolnienia mogą wystawiać nie tylko lekarze, ale również ich asystenci. Asystent medyczny, który może dokonać tej technicznej części wystawienia zwolnienia lekarskiego, bo oczywiście za zwolnienie odpowiada lekarz. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szkolenia dla osób, które będą pracować jako asystenci medyczni, mówi prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. W tej chwili te nasze działania są głównie skoncentrowane na te oddziały, gdzie te wskaźniki są jeszcze niesatysfakcjonujące. Analizowane są bardzo szczegółowo przyczyny tego stanu rzeczy. Resort zdrowia przekaże także dodatkowe środki na informatyzację, zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń dla asystentów. Rząd przeznaczy na to 50 milionów złotych. Czy uda się w końcu poskromić niemieckie Jugendamty? Jutro sprawą zajmie się Parlament Europejski. A teraz o szczegółach Violetta Czarnowska-Romańska. Pojawiła się szansa, by na poziomie europejskim poskromić niemieckie Jugendamty. Sprawą zainteresował się Parlament Europejski, który uznał, że praktyki niemieckiego Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży są niepokojące. Jugendamt to instytucja, która brutalną sławą okryła się w czasie II wojny światowej, zabierając dzieci na terytoriach okupowanych przez Niemcy i poddając je tzw. aryzacji. Dotyczyło to głównie Polski. Obecne przepisy, na podstawie których odbierane są rodzicom dzieci, powstały w latach 30., kiedy u władzy był już Adolf Hitler. Od wielu lat naprawdę horrorystyczne historie słyszymy o tym, jak Jugendamt traktuje polskie rodziny, jak pod osłoną nocy, jak mafia zabiera polskie dzieci, jak te dzieci później są w zasadzie germanizowane, odpolszczane. I w jaki sposób traktowani są polscy rodzice, jak bardzo często zmuszani są nawet do badań psychiatrycznych zdrowi polscy rodzice. Mówiła europoseł Beata Gosiewska. Niemiecki rząd, by bronić działalności Jugendamtu, przekonuje, że jest to instytucja, która opiekuje się dziećmi prześladowanymi w rodzinach. Nic bardziej mylnego. Pretekstem do ingerencji Jugendamtu może stać się to, że dziecko jest smutne w szkole czy ma siniaka. Podkreśla europoseł dr Urszula Krupa. Tego rodzaju działalność pozostawia ogromną traumę dla tych właśnie dzieci, które odłączone od rodziców, ale albo nie pozwala się mówić w języku ojczystym,
jest to dla nich ogromny problem. Tym bardziej, że na 130, ponad 130 zgłoszonych interwencji tylko 21, około 21 tysięcy miało uzasadnienie. Reszta to są pomówienia. Skala tego procederu stale rośnie. Dzieci zabierane są również z rodzin czysto niemieckich. Jugendamt kładzie łapę także na inne kraje, mówi europoseł Bolesław Piecha. Nie dotyczy tylko Polski, ale generalnie jakieś ma takie przeniesienie do Europy Środkowo-Wschodniej, czyli do nowych państw Unii Europejskiej. To jest właśnie dlatego krzywdzące, że tutaj rząd niemiecki wykorzystuje swoją przewagę ekonomiczną. No to niestety duża emigracja zarobkowa i wszystkie sprawy, które stoją na styku dwóch stron, Polski, Litwy, Rumunii i Niemiec, są rozstrzygane w przeważającej większości na korzyść obywateli niemieckich. Na pierwszy rzut oka rezolucja Parlamentu Europejskiego to dobry prognostyk. Jednak na drodze ku ochronie polskich rodzin próbowała stanąć Platforma Obywatelska. Europoseł Julia Pitera złożyła poprawki do projektu rezolucji przewidujące wykreślenie z niej wezwania do Komisji Europejskiej o kontrolę praktyk stosowanych przez jugendamty. Chęć wykreślenia tych zapisów dotyczących kontroli jugendamtów jest całkowicie niezrozumiała, jest sprzeczna z interesami rodzin polskich albo mieszanych, w którym jeden z rodziców jest Polakiem. Zwraca uwagę pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw rodziny Tomasz Pitucha. Można też odnieść wrażenie, że jugendamty zabierając dzieci rodzicom zarabiają na tym procederze, wskazuje europoseł dr Urszula Krupa. Jest to związane też z ogromnymi finansami, bo na każde dziecko, które jugendamt bierze pod swoją jurysdykcję, jest 3000 euro, więc to są ogromne pieniądze, które oczywiście są wykorzystywane też w takim, jeśli chodzi o Polskę, germanizacji dzieci. I sprawa jest na tyle poważna, że wymaga interwencji ze strony parlamentu. Tu jednak też pojawiają się schody, mówi europoseł profesor Mirosław Piotrowski. To nie pierwszy już raz, kiedy władze parlamentu debatę dotyczącą Niemiec bądź niewygodną dla tego kraju lokują w takim czasie, kiedy koleżanek i kolegów już nie ma. Debata na temat jugendamtów odbędzie się jutro. Co ciekawe, znajdziemy ją na samym końcu agendy, tuż po głosowaniach. Oznacza to, że tematem tak ważnym z punktu widzenia polskich rodzin zajmie się zaledwie kilkunastu europosłów. Ponad 90% polityków będzie w tym czasie w drodze powrotnej do domu, zostawiając za sobą niewygodny temat. Ze Strasburga dla Informacji Dnia Violeta Czarnomska-Romańska. Brytyjskie media informują o przełomie w sprawie Brexitu. Porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską ma zakładać, że Zjednoczone Królestwo tymczasowo pozostanie w Unii Celnej. Zapobiegłoby to przywróceniu twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Według nieoficjalnych informacji po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nadal pozostanie ona w Unii Celnej. Jeśli to prawda, to nie spełnia to manifestu partii konserwatywnej oraz wielu zobowiązań podjętych przez premiera. Utrzymałoby to nas w Unii Celnej, a de facto na jednolitym rynku. To jest wasalskie państwo. To porażka pozycji negocjacyjnej rządu. To porażka w realizacji Brexitu. Potencjalnie dzieli Wielką Brytanię. Bardzo trudno jest dostrzec jakikolwiek powód, dla którego rząd miałby poprzeć rządzenie Irlandią Północną z Dublina. Mówi jeden z posłów partii konserwatywnej, ale takie rozwiązanie wcale nie jest niemożliwe. Donald Tusk powiedział, że nasze propozycje osłabią jednolity rynek, nie wyjaśnił w jaki sposób w szczegółach i nie przedstawił żadnej kontrpropozycji, więc znajdujemy się w impasie. Tak, o sytuacji Zjednoczonego Królestwa mówiła jego premier Theresa May jeszcze końcem wakacji. Do Brexitu już niedaleko, więc niewykluczone, że premier Wielkiej Brytanii pójdzie na kompromis. Tym bardziej, że ma to być rozwiązanie tymczasowe od końca marca przyszłego roku do grudnia 2020. To umowa przejściowa, która utrzymuje Wielką Brytanię w Unii Celnej i zapewnia pewne zabezpieczenie dla Irlandii Północnej. Choć kluczowe są szczegóły, więc musimy poczekać na pełny tekst. Uważam jednak, że zachowano w nim bliskość Wielkiej Brytanii z unijnym handlem po marcu przyszłego roku. Tego właśnie chcą rynki, braku zakłóceń po marcu przyszłego roku. Zdaniem przeciwników porozumienia Zjednoczone Królestwo nadal będzie objęte unijnymi regulacjami, ale nie będzie miało na nie żadnego wpływu. Jak mówią, taka sytuacja może ciągnąć się nawet latami i jest niedopuszczalna.
opposition of my party and many others who think that this Brexit process is disastrous, they simply won't get it through. Premier Irlandii zapowiedział już, że jeżeli brytyjski rząd poprze projekt porozumienia, to jeszcze końcem listopada może odbyć się nadzwyczajny unijny szczyt w sprawie Brexitu. A na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa o godzinie 21.20 w Pawle Jasnogórskim. Teraz dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu na zachodzie z rozpogodzeniami. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie, po Pogórzu Karpackim oraz lokalnie w centrum słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Podhalu i 6 stopni na północnym wschodzie do 10 na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonie Bieszczadów okresami porywisty, a na barometrach w Warszawie maksymalnie 1020 hektopaskali. Radio Conchita. To wiemy, że jest blisko. Adwokat alter ego pisarza. Że mamy to postscriptum, tak? Które nas pani napisał już nie jako część powieści, ale jako taki komentarz. Dlaczego urwałem, dlaczego tak nie skończyłem? No i jakby kończy tą modlitwą Dominus non sum dignus, tak? Czyli pani nie jestem godzien. On to trochę wydobywa ze wspomnień, bo on często ma taką manierę, że właśnie jak taki grzesznik, który już nic prawie nie pamięta z tej wiary, ale gdzieś wydobywa z swojego serca czy umysłu, z dzieciństwa, coś, co jest mu drogie, tak? I coś, co jakby wskazuje na jakby taką jego tęsknotę religijną. I on właśnie jakby kończy w ogóle cały tekst tą łacińską modlitwą wyznania wiary, wyznania niegodności wobec Boga. Więc jak powiedziałbym, że myślę, że po moich też tak rozmowach z Bogusławem Kiernickim, który jest wydawcą tej książki, myślę, że możemy mówić o tym, że koniec życia Raspaja jest takim końcem religijnym, katolickim. Tak? On tego pewnie nigdy nie powie w taki sposób, że teraz wyjdzie i powie, że confess, prawda? Czyli ja wyznaję, ale jakby rozproszone fragmenty tekstów, które zostawię w ostatnich latach, jakby ewidentnie wskazują na jego powrót. Jest też świadectwo, kiedy on mówi o tym, że przystąpił do spowiedzi faktycznie, tak? W ostatnich latach, tak przynajmniej. Czyli jakby jest w jego życiu, dopełnia się coś, co się nie dopełnia w tej powieści. Tak, ale w powieści się nie dopełnia. Wiemy, że on przystępuje do spowiedzi i rozprzecznie wiemy, że odchodzi od konfesjonału. Zresztą można powiedzieć na prośbę księdza. Przemyśl, czy rzeczywiście chcesz sprawdzić to do końca spowiednika, ponieważ w tym znaczeniu sobie, że to jest właśnie tak proboszcz. W tym sensie jest to książka nie tylko o miłosierdziu, ale też o pewnym starciu. I tu użyję słowa cywilizacji, które się toczy na prawicy. To trochę powiem złośliwie, ale tak jest. Między tymi, którzy cenią starą kulturę, cenią Kościół jako instytucję długiego trwania, którzy cenią to, że Kościół przekazuje pewne wartości, ale w gruncie rzeczy są niewierzący. A między tymi, którzy robią to samo, ale są wierzący. I to też jest pewne. Ja nie chcę mówić o starciu, bo to często też przechodzi w sercu bohaterów Raspaja, pewnie w samym Raspaju też to przechodziło i w sercach wielu innych osób. Ale to jest to kluczowe pytanie, bo jeśli nie ma tego Boga, to nie ma żadnego miłosierdzia. No, myślę, że cały ten wątek, dosyć szczegółowy, jak na tak krótką powieść, opisany wątek tej spowiedzi, tak? Bo jakby przeżywamy ją razem z adwokatem i księdzem.
miesięcem jest tym starciem, o którym mówisz, bo to i nie chcę tego opowiadać oczywiście. Nie, całego, bo to jest klucz, słucha, to, ale to jest świetnie napisane też, tak? To właśnie pokazuje, to jest pokazana walka tego człowieka, tak? Wewnątrz siebie, jego taki po prostu taki bunt, takie wahanie się między buntem a poddaniem, tak? Sakramentowi, to jest rewelacyjnie moim zdaniem pokazane. Co jakby no, znajduje finał w tym jego wahaniu, tak? I tym niedopowiedzeniu. Znaczy, ja, ponieważ tu jakby tak sugerujemy, że Raspail tak bardzo celowo w ten sposób zakończył. Ja trochę mam do tego wątpliwości, to znaczy... Ja tak sugeruję. W takim sensie, że to nie jest takie ładne zakończenie, bo można powieść urwać, ale zrobić to w taki sposób ładny. Po prostu tekst się urywa pół słowa niemalże, tak? To znaczy, oczywiście on mógł potem podjąć świadomą decyzję, że nie będzie tylko pisał z takich czy innych względów, tak jak ty mówisz, że może uznał, że nie ma środków, tak? Nie potrafi tego opisać w sposób adekwatny, jak Bernanos, a może po prostu właśnie już nie chciał zepsuć tego, co jednak powstało. Bernanos jednak zamyka zazwyczaj powieści w pewnym określonym kręgu czasowym. Dużo łatwiej jest to jakby pokazać w tym kręgu. Natomiast mam 50 lat, mam przemianę mordercy, wybitnego spowiednika. No to można zasugerować, ale wydaje mi się to dość trudne do opisania, bo tam mam do czynienia z mordem, to też powiedzmy, okrutnym, bestialskim. Nie po prostu mordem, tylko czymś naprawdę okrutnym. Bardzo trudno znaleźć środki, które będą wiarygodne intelektualnie, wiarygodnie psychologicznie, żeby to przedstawić. U Bernanosa to jest prostsze, bo ci wszyscy ci jego bohaterowie są oczywiście jakoś czasem potni, jakoś zimni, jakoś poranieni, ale zawsze w nich jest jakaś chociaż nuta, ta paschalna. Nawet w tych najgorszych bohaterach jest pascha. U Raspaila tego nie ma, więc no, jest to dużo trudniejsze. Przynajmniej nie w tym, nie w dniu tego starego Raspaila, bo nowego rzeczywiście widzimy nadzieję. Znaczy, to jest tak, prawda. No, oczywiście mam takie poczucie, że żal, że tej książki nie ukończył. Moim zdaniem aż tak wiele jej nie brakowało. Tam jest ona kilkanaście stron. Mogła zostać w takiej prostej formule, bo to jest bardziej bym powiedział taki szkic powieści niż taka pełna powieść. Znaczy to jest przypowieść, tak? Znaczy on chce tu pokazać pewną konkretną historię, a nie skupiać się na budowaniu takiej bardzo mięsnej historii. I naprawdę brakuje jakiegoś takiego lekkiego muśnięcia na końcu, które moim zdaniem zupełnie było w jego zasięgu, już tak sobie dopowiadając. Znaczy moim zdaniem też jedna rzecz warto powiedzieć, znaczy my mówimy, że to jest powieść niedokończona i tak dalej, mimo wszystko warto ją przeczytać. Znaczy nie, zdecydowanie. Nie dlatego, że ona jest stacją cywilizacji, tylko dlatego, że jest bardzo głęboką analizą ludzkiej duszy. Skomplikowanie. I to duszy, powiedziałbym, bardzo nowoczesnej. Wszyscy bohaterowie swoje, może poza biskupem, a może i z nim, są bardzo nowocześni, chociaż on oczywiście tak co jakiś czas wrzuca to swoje przywiązanie do tradycjonalizmu i mówi, no to były jeszcze czasy, kiedy księża chodzili w sutannach. Teraz już nie chodzą. To były jeszcze czasy, kiedy księża mówili do siebie, proszę księdza. Teraz już tak nie mówią. Więc co jakiś czas to wrzucę, ale postacie są absolutnie nowoczesne. No ja uważam, że po prostu Raspail jest tak pod tą swoją taką, prawda, przykrywką pisarza, wielkiego tradycjonalisty, jest pisarzem bardzo nowoczesnym. I to jest ciekawe, bo zderza dwie pewne takie rzeczywistości, czy dwa sposoby myślenia o świecie. I warto w związku z tym do tej książki sięgnąć właśnie po to, żeby zobaczyć trochę co straciliśmy, ale też jak ten nowoczesny umysł może z tego co stracone korzystać, bo Raspail jest właśnie takim przykładem człowieka, który korzysta z tego co stracone. Zdecydowanie. Także zapraszamy, miłosierdzie, Jean Raspail, wybitny pisarz i wybitna książka, moim zdaniem najlepsza. Chociaż rzeczywiście będąca tylko szkicem, ale warto ją też czytać mając z tyłu głowy w ogóle literaturę francuską, bo my często o tym zapominamy. No Bernanos tutaj czy Mauriac są tutaj znakomitym przykładem, bez nich nie docenimy głębi. Ja jeszcze jedno nazwisko podam, to akurat nie literatura francuska, ale rosyjska. W pewnym sensie jest to szkic takiej dostojewszczyzny. Fiodor Dostojewski też by się ucieszył. Tomasz Robiński był naszym gościem. Teraz, a do usłyszenia mówi Tomasz Tartikowski. Reklama. Nie no, znowu się zawiesiłem.
zawiesił. Maria, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów i SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest pilowiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną. Dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus. Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Po reklamie. To Polskie Radio 24, minęła 20:30, informacje dnia, Joanna Skrzypiec. Nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej do zbadania sprawy byłego szefa KNF, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i podkreśla, prokuratura podjęła wszystkie kroki, aby przeprowadzić sprawne śledztwo. Minister przypomniał, że sam był członkiem komisji śledczej, która badała aferę Rywina. Wtedy, przypomina, w przeciwieństwie do obecnej sytuacji działania prokuratury były niewystarczające. Chcemy bardzo intensywnie tę sprawę prowadzić. Jeśli byłyby jakieś wątpliwości co do prowadzenia przez nas postępowania, w sensie konkretne fakty, a nie mgliste wyobrażenia i jakieś mroczne wizje przedstawicieli totalnej opozycji, no to wtedy można rozmawiać o komisji śledczej. Dzisiaj nie ma takich okoliczności, które by ją uzasadniały. Powołania komisji domaga się Platforma Obywatelska. We wniosku skierowanym do marszałka Sejmu klub napisał, że komisja powinna zająć się zbadaniem prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec Getin Nobel Banku i Idea Banku. Chodzi o to, by proceder był dokładnie prześwietlony, a udział w sprawie poszczególnych osób dokładnie zbadany, mówi szef klubu PO Sławomir Neumann. Tylko komisja śledcza może wyjaśnić ten proceder, jak w aferze Rywina, pisania prawa za łapówkę. Tutaj pisze się prawo wtedy, kiedy łapówki się nie dostaje. Ale tylko komisja śledcza, bo najważniejsze osoby w państwie są zaangażowane w ten proceder. Nie załatwi tego prokuratura, która jest sterowana politycznie przez ministra tego rządu, który przecież tę poprawkę opiniował pozytywnie i być może nawet przygotowywał. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło dziś do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego. Z kolei były już przewodniczący KNF Marek Chrzanowski podjął kroki prawne w związku z fałszywymi, jego zdaniem, publikacjami o składaniu propozycji korupcyjnej. Nie będzie kolejnego wydłużania terminu wprowadzenia e-zwolnień, podkreśliła w Krakowie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Od 1 grudnia lekarze będą zobowiązani wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Wersja papierowa będzie dopuszczalna jedynie w wyjątkowych przypadkach, na przykład awarii systemu. Lekarze jednak cały czas zgłaszają swoje zastrzeżenia. Ich zdaniem gabinety nie są przygotowane na reformę. Elżbieta Rafalska odpowiada, termin jej wprowadzenia był już dwukrotnie wydłużany. Przygotowujemy się do tego procesu i do reformy trzeci rok. Jak każda z reform może budzić określone obawy, ale po to jest to wielomiesięczne przygotowanie, żeby zminimalizować te wszystkie ryzyka, które się pojawiają. Według danych ZUS-u od 2016 roku do 6 listopada tego roku lekarze wystawili łącznie 7,5 miliona e-zwolnień. Tenisistka Agnieszka Radwańska zakończyła sportową karierę. Polka poinformowała o swojej decyzji na Facebooku. Pragnę podzielić się z Wami jedną z moich najważniejszych życiowych decyzji. Po 13 latach zawodowego grania kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Nie jest mi z tym łatwo, napisała Radwańska. Według byłego tenisisty, zwycięzcy Australian Open w grze podwójnej Wojciecha Fibaka, 29-letnia krakowianka mogła zagrać jeszcze w przyszłym sezonie. Już nie będzie tego śledzenia różnych podróży Agnieszki, jej wyników, jej spotkań, jej formy na różnych kontynentach. Wielka szkoda. Ja myślałem, że może trochę przedłuży. Jeszcze raz zagrałbym Bedonie w tym roku. Miałem nadzieję, kilka mniejszych turniejów naprawię na tej jej najlepszej nawierzchni. Może to nie jest decyzja ostateczna. W różnych innych dyscyplinach
ci sportowcy też się wycofywali, tenisie się zdarzało, później powracali w różnych formach, na dłużej, krócej. Pamiętam, Borg kilka razy kończył karierę, jedynka światowa, różne były historie. Wojciech Chwibak zaznacza, że Isia to jedna z najbardziej znanych polskich zawodniczek. Rozklawiała imię Polski w świecie. Obok Roberta Kubicy, Roberta Lewandowskiego, najbardziej znana twarz polskiego sportu. Będziemy pamiętać tej skróciki, jej zagrania techniczne, jej woleje, jej spryt, cudowne poruszanie się po korcie. Zawsze będę to pamiętać. Radwańska to zwycięzczyni 20 turniejów WTA, finalistka wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie i triumfatorka kończącego sezon turnieju WTA Finals w 2015 roku. Okręt wojenny Ślązak po raz pierwszy wyszedł w morze. To jednostka budowana w Gdyni od 2001 roku. Mimo że budowa trwała tak długo, będzie to nowoczesny okręt, zapewnia komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu defense24.pl. Będzie to pierwszy okręt bojowy od nie wiadomo jakiego czasu, wojenny. Dwa właściwie w ostatnich latach, które wchodzą, a przez poprzednie 25 lat nie mieliśmy okazji podnosić bandery na nowym okręcie. To jest bardzo ważne. Okręt według planów Inspektoratu Uzbrojenia ma zostać przekazany marynarce wojennej w marcu przyszłego roku. Białoruskie władze wydalają z kraju opozycyjną aktywistkę mająca rosyjskie obywatelstwo. Hanna Krasulina ma opuścić Białoruś do końca miesiąca i przez rok nie będzie mogła przyjeżdżać do tego kraju. Aktywistka zamierza w białoruskim sądzie zaskarżyć decyzję o deportacji. Hanna Krasulina poinformowała media, że wczoraj w stołecznej służbie migracyjnej dowiedziała się, że musi opuścić Białoruś. Formalnym powodem stały się wykroczenia administracyjne, m.in. przejazd bez biletu autobusem komunikacji miejskiej i udział w nielegalnym proteście. Krasulina od 7 lat jest rzeczniczką prasową Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. To czołowe ugrupowanie opozycyjne na Białorusi. Liderzy tej partii uważają, że ich rzeczniczka jest karana za działalność polityczną. Hanna Krasulina ma obywatelstwo rosyjskie i białoruską kartę pobytu ważną do czerwca przyszłego roku. Jej mąż i dzieci mają obywatelstwo białoruskie. Media zwracają uwagę, że uczestniczyła ona aktywnie w kampaniach opozycyjnych kandydatów na prezydenta Aleksandra Milinkiewicza i Jarosława Romańczuka. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Spojrzenie na wschód. Maria Przełomic, witam Państwa w Polskim Radio 24 i witam dzisiejszego gościa, czyli panią Kingę Raś, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalistkę od krajów bałtyckich, czyli Litwy, Estonii i Łotwy. I drodzy Państwo, zacznijmy dzisiaj od niezwykłego koncertu, który 10 listopada, czyli w przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się na Wileńskim Dworcu Kolejowym. Przez 7 litewskich lokomotyw pod dyrygenturą pierwszego skrzypka Litewskiej Filharmonii Narodowej pana Lewickiego. I nie był to jedyny sposób uczczenia przez Litwę polskiej niepodległości. Góra Trzykrzyska, Wileńska Góra Trzykrzyska oświetlona na biało i czerwono. Wileńskie mosty nad Wilią tak samo oświetlone. Flagi Polski i Litwy wywieszone na polecenie litewskiego rządu na budynkach samorządowych i urzędowych litewskich. Wreszcie polska flaga wciągnięta obok litewskiej na maszt na bardzo ważnym dla Litwinów placu Łukiskim. Litewscy żołnierze klęczący koło polskiej flagi, polonez na placu ratuszowym odtańczony przez stopar. To była inicjatywa polska. Co się nagle stało? Jeszcze niedawno za wywieszenie polskiej flagi można było na Litwie dostać mandat. Znaczy ja wpisałabym to w taki szereg drobnych kroków, które się dzieją od dłuższego czasu za sprawą zmiany władzy, która się dokonała po wygranej
zielonych i rolników 2000. Zmianę władzy na Litwie. Tak. I sukcesywnie relacje dwustronne faktycznie nabierały nowej dynamiki, a to, w jaki sposób właśnie została uczczona setna rocznica niepodległości, jest jakby taką kwintesencją, bo faktycznie te wszystkie gesty, nawet w porównaniu do tego, w jaki sposób spływały życzenia, czy jak reagowały inne państwa, no, przekracza jakby pewien standard. Oczywiście, czy sam pomysł hymnu zagranego przez lokomotywy akurat chyba nie wydaje mi się, żeby wzbudził jakiekolwiek kontrowersje, tylko raczej z sympatią wszyscy do tego podeszli. Ale tak jak mówię, no to jest wynik po pierwsze działań litewskiego rządu, który oceniając to w jednym zdaniu faktycznie od dłuższego czasu bardzo zabiega o polepszenie relacji z Polską. A to nie jest tylko litewski rząd, to jest także wileński samorząd i tutaj bardzo ważna mi się wydaje sprawa. W marcu odbędą się wybory samorządowe, czyli mer Wilna nie bał się zaryzykować bardzo propolskich gestów właściwie w przeddzień wyborów samorządowych. Litewscy politycy nie bali się, bo tutaj było jeszcze po polsku przemówienie pani prezydent Grybauskaitej, ministra spraw zagranicznych Sienkiewicza, premiera Saulasa z Kwiernialisa, czyli właściwie głównych litewskich polityków. Czy to nie oznacza przypadkiem, że litewscy politycy przestali się bać ciepłych gestów w stronę Polski, co by z kolei oznaczało, że antypolska retoryka przestaje być modna w litewskiej polityce. Czy za daleko idę? To antypolska faktycznie, ale co wcale nie oznacza, że takich negatywnych gestów z kolei już w stosunku bezpośrednio do mniejszości polskiej na Litwie nie należy się nadal spodziewać. I to też właśnie trzeba pamiętać o takim rozdziale, który też wyraźnie w stosunku do poprzednich lat wybrzmiał w ostatnim czasie, czyli jedna rzecz to są stosunki dwustronne Polska-Litwa, a druga rzecz to jest jednak sytuacja mniejszości polskiej na Litwie i to, w jaki sposób władze podchodzą do tego problemu. A dobrze, czy to jest tylko wina litewskich władz? Dlatego, że ja byłam w Wilnie 8 listopada, wzięłam udział w polskim klubie dyskusyjnym w takiej debacie na temat stosunków polsko-litewskich, właśnie czy przez następne 100 lat, czy się będziemy przyjaźnić. I jedno z pytań brzmiało, jaką rolę odgrywa, a jaką powinna odgrywać polska mniejszość na Litwie? Jaką rolę odgrywa polska mniejszość na Litwie? Znaczy, polska mniejszość na Litwie od lat tak naprawdę, przynajmniej w oparciu o te postulaty, które przedstawia, próbuje tak naprawdę w porównaniu do lat 90. Utrzymać swoją pozycję i te prawa, które jej były, którymi jeszcze wówczas dysponowała. Jakie? To znaczy na przykład dużo szersze kompetencje w szkolnictwie w porównaniu do tych zmian, które zaszły w ostatnich latach. Natomiast z perspektywy z kolei litewskiego rządu jest to mniejszość narodowa, która budzi kontrowersje moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że zamieszkuje zwarcie akurat też te rejony, a nie inne, czyli jednak Wileńszczyzna, która jest kluczowa dla Litwy. Powiedzmy sobie, otacza polska mniejszość, otacza litewską stolicę. Tak. Natomiast wracając do pytania o konkretną rolę, czy może nie tyle samej mniejszości, co liderów tej mniejszości. Chciałam skupić na liderach mniejszości. Na liderach mniejszości. Z takiego politologicznego punktu widzenia, ja to postrzegam przede wszystkim jako chęć utrzymania władzy i walki, bo nie ma co ukrywać, no, polska mniejszość ma swoje przedstawicielstwo, bo tutaj już mówmy stricte o akcji wyborczej Polaków na Litwie. I Związku Polaków. I Związku Polaków na Litwie. Tak. I to jest jako partia polityczna
chce uzyskać jak najwięcej mandatów w samorządzie, czy też walczy o przekroczenie progu wyborczego w wyborach parlamentarnych. Właśnie, to jest bardzo ciekawe. Dlaczego w takim razie liderzy polskiej mniejszości na Litwie są przeciwko zniesieniu progu wyborczego dla mniejszości narodowych? To jest dla mnie rzecz zupełnie niezrozumiała. Minister Czaputowicz w połowie września apeluje do władz litewskich o zniesienie progu wyborczego, który notabene nie istniał do 1995 roku na Litwie. Tak. I spotyka się z ostrą krytyką ze strony lidera, czyli pana Waldemara Tomaszewskiego. I to krytyką wygłoszoną w tygodniku rosyjskojęzycznym Ekspres Niedzieli. Równie ostrą krytykę pod adresem tej propozycji wygrała pani Irina Rozowa, czyli liderka z kolei mniejszości rosyjskiej, która idzie w koalicji z AWPL-em, czyli z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie. Dlaczego osoby, które właściwie powinny opowiadać się, popierać propozycję zniesienia progu wyborczego, występują przeciwko niej? A to jest, co ciekawe, bo tutaj w takim razie zaszła pewna zmiana, bo tak naprawdę mniejszość polska domagała się właśnie obniżenia progu wyborczego. To jest postulat w latach poprzednich, który był i pojawiał się na tej liście. I też paradoks polega na tym, że właśnie z tego względu, znaczy w tych celach powstało AWPL, znaczy jak powstała partia, ponieważ też według przepisów litewskich nie może kandydować w wyborach organizacja społeczna, którą jest ZWPL w tym momencie. Zgoda, tylko w takim razie ja znowu powiem, pani powiedziała, że polska partia na Litwie próbuje załatwić postulaty polskiej mniejszości. Polska partia na Litwie od dwóch kadencji wprowadza 8 posłów do 141-osobowego parlamentu. I polska partia nie udało jej się ani razu doprowadzić do tego, żeby jakikolwiek projekt wyszedł poza prezydium Sejmu. Owszem, do komisji sejmowych litewskiego Sejmu trafiały projekty socjaldemokratów dotyczące polskiej mniejszości, trafiały projekty konserwatystów, natomiast nie trafił żaden projekt polskiej mniejszości. Czy to nie jest troszeczkę tak, że to jest pokazywanie, że my coś robimy, ale żeby broń Boże niczego nie zmienić? Pani powiedziała, że chodzi również o władzę. Czy to nie jest tak, że liderzy polskiej mniejszości na Litwie utrzymają władzę dzięki konfliktowi polsko-litewskiemu, spowodowanemu głównie z powodu praw nieprzestrzeganych czy nie mniejszości? Ten konflikt, ten podział socjopolityczny, jak to określa się w naukach politycznych, kwestie narodowościowe są tutaj kluczowe. I tak naprawdę jest to ta linia podziału, wokół której scena polityczna Litwy jest ukształtowana od lat. I paradoksalnie tak zgadzam się z argumentem takim, że obu stronom może zależeć na tym, żeby to utrzymać. Obu stronom czy jednej? Dlatego, że myśmy zaczęły od tego, że polscy politycy przestali się bać antypolskich gestów, przestali się bać propolskich gestów. Że występowanie przeciwko polskości przestało być opłacalne politycznie dla strony litewskiej. Czy jest opłacalne również dla liderów polskiej mniejszości? Znaczy to tutaj ten wątek, który pojawia nam się w drugim szeregu, czyli ta kontrowersyjna współpraca mniejszości polskiej właśnie z wspomnianym. Kontrowersyjna to jest delikatnie powiedziane, wziąwszy pod uwagę osoby, jakie na przykład do samorządu wileńskiego wprowadziła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Przypomnijmy, że to jest przedstawiciel, zastępca szefa Rady Rodaków Rosyjskich, czyli Rady przy Kremlu. Człowiek odznaczony orderem Puszkina. To jest pan, który od lat występuje przeciwko polityce litewskiej, ostro ją krytykując za prozachodniość. Nazywa władze litewskie sługusami Stanów Zjednoczonych i banderowców ukraińskich. I to są ludzie wprowadzani przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie do samorządu litewskiego. I tłumaczone, dokładnie wracamy do punktu wyjścia, że współpraca jest konieczna, ponieważ nie możemy zlikwidować 5-procentowego progu wyborczego. Bo to jest taki główny argument, który się przez lata pojawiał, prawda? No delikatnie mówiąc, kontrowersje, które są związane już bezpośrednio z osobami, czy z tym, kto się pojawia w tym samorządzie. I tak naprawdę efektywności, bo paradoksem dla mnie, pamiętam również, bo był fakt taki, że skoro mamy AWPL w koalicji rządowej,
bo było, żeście przy poprzednim rządzie akcja wyborcza Polaków na Litwie była w rządzącej koalicji. Teoretycznie czego chcieć więcej? Okazało się, że nawet wówczas nie udało się przeforsować tak istotnych postulatów, o które od lat Polacy na Litwie zabiegają. Więc to skostnienie systemów i podziałów politycznych faktycznie sprzyja utrzymaniu się dotychczasowej sytuacji. Aczkolwiek też ja obserwuję jednak rozdzielenie powoli kwestii, tak jak wspomniałam na początku, czyli stosunków dwustronnych, a jednak tego, co i na ile i tak naprawdę co jest z interesem, czy o co powinno na przykład dbać państwo polskie, a co jest w gestii z kolei rządu litewskiego, którego państwa litewskiego, którego obywatelami jest mniejszość polska, tak? Bo jak oczywiście zasadne i zrozumiałe jest to, że Polska będzie wspierać mniejszość polską właśnie w ramach organizacji i tak dalej. Natomiast już ambicje polityczne i związane stricte z posiadaniem władzy, to już niekoniecznie, prawda? Ja wrócę do swojego pytania. Jaką rolę w takim razie odgrywa w tej chwili w stosunkach polsko-litewskich mniejszość polska na Litwie? Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie. To zapadła cisza, która jest śmiertelna w polskim radio. Tak, radio zdecydowanie nie lubi ciszy. Próbując to ocenić, czy to jest konstruktywne, czy nie. Tak, dokładnie. Czy pomaga, czy przeszkadza w tej chwili? Dla relacji dwustronnych? Tak, dla relacji dwustronnych. A czy konflikty, które są związane chociażby z działalnością poszczególnych liderów, czy chociażby wypowiedzi krytyczne? Mówię o liderach, mówię tak? Dokładnie o liderach. Moim zdaniem wpłyną negatywnie. Czy należy je ocenić negatywnie z tej perspektywy? A na pozycję Polaków na Litwie, jak to wpływa w takim razie? Czy w tej chwili ci liderzy rzeczywiście załatwiały jakiekolwiek sprawy ważne dla Polaków na Litwie? Przypomnijmy, jest to pisownia nazwisk, jest to podwójne nazywnictwo w rejonach zamieszkałych przez zwarte skupiska polskiej ludności, takie jak Soleczniki czy rejon właśnie Wileński. Jest to kwestia matury z języka litewskiego, która nie powinna być dokładnie taka sama, a w tej chwili jest dla Litwinów, rdzennych Litwinów i przedstawicieli mniejszości. Kwestia tego, że w tej chwili za maturę z języka polskiego nie można dostać dodatkowych punktów na uniwersytet. Czy to kwestia matury, to też jest jeszcze ta zmiana ustawy? No tak, tak, no to, to, i, ta, i tak dalej. Ale dlaczego też o tym mówię, że to jest sprzed lat? Chodzi o to, że jakby główna siła sprzeciwu miała jakby napęd, był generowany wtedy, a teraz też z perspektywy czasu mam wrażenie, że po prostu trzeba było się zderzyć z rzeczywistością, tak? Bo tam zdawanie egzaminu pomimo jakichś takich rzekomych pomocy słowników czy niby ułatwień. No, co do zasady też uważam, ja się z tą reformą, akurat w tym szczególnym przypadku też oceniam ją krytycznie, bo... No tak, ale ja zadam sobie pytanie. Tak? Właśnie, czy działania, w tej chwili działania liderów polskiej mniejszości pomagają załatwiać jakiekolwiek problemy, czy... Bo ja pamiętam swego czasu wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych, który powiedział, że dopóki na Litwie nie zostaną załatwione sprawy polskiej mniejszości, jego noga w Wilnie nie postanie. Efekt tego był jak najgorszy, bo Litwini tylko się jeszcze najeżyli, uważając to za typowy przykład polskiej buty. Inna sprawa, że jak były dobre stosunki, to też tych spraw, tych kwestii się nie udało załatwić. Dokładnie. Teraz mówimy o tym, że się troszeczkę zmienia ton, że z Litwinom, być może to jest oczywiście nawet nie być może, na pewno kwestia agresywnej rosyjskiej polityki również na to wpłynęła, ale Litwinom w tej chwili wydaje się na tym zależeć na stosunkach z Polską i czy w tym kontekście liderzy polskiej mniejszości pomagają, czy bardziej przeszkadzają? Znowu zapada. Nie, bo ja się zastanawiam nad czymś innym, bo oczywiście liderzy mogą szkodzić, bo nie jedna wypowiedź Tomaszewskiego wzbudzała też kontrowersje, czy wręcz wzburzała opinię publiczną i to, a tego typu wystąpień zdarzyło mu się co najmniej kilka, notabene jeszcze po, czy już po aneksji Krymu przez Rosję. Natomiast próbuję
zamilkłam, ponieważ szybko w głowie próbowałam sobie przypomnieć ostatnie wywiady, w których też poruszano kwestie z potencjalnymi kandydatami na prezydentów. No to ja od razu pomogę. Właściwie na razie trzej kandydaci, są tacy liczący się trzej kandydaci. Były bankowiec i doradca prezydenta Adam Kusa w latach 2004-2009. Pani, którą wyłonili konserwatyści w prawyborach, Szymanajty, która pytana przez konserwatystów, jaki ma stosunek do nazwisk i nazewnictwa, powiedziała, że ona nie widzi przeszkód w pisowni polskiej. I wreszcie najprawdopodobniej obecny premier, który również jest znany ze swoich propolskich takich deklaracji. Czyli znowu jakby zgadzała się ta moja teoria, że przestało być modne, czy przestało być użyteczne w litewskiej polityce, antypolskość przestała być użyteczna. Czy ja mam nadzieję, bo tych gestów faktycznie w ostatnich miesiącach jest strasznie dużo, ale też z perspektywy analityka widzę w tym drugi szereg, a mianowicie mnóstwo jednak interesów, do których Litwie Polska jest niezbędna. Kluczowych interesów. Oczywiście Polska, tu mam na myśli przede wszystkim energetykę i dotyczy to bardziej też sytuacji w regionie i tak dalej i sprzyja przede wszystkim integracji regionalnej, także z perspektywy unijnej, ale z perspektywy Litwy, my jesteśmy dla Litwy państwem kluczowym w tym momencie. Czyli idealny moment, żeby pozałatwiać te wszystkie sprawy, które wiszą nad nami. Tak, które wiszą nad nami. I znowu wracamy do liderów polskich organizacji na Litwie. Czy oni są w stanie, pani zdaniem, to załatwić? W obecnej sytuacji będzie to bardzo trudne, chociażby na skutek tych wszystkich różnych wypowiedzi i działalności, które jednak poruszyły opinię publiczną. I też wróćmy do liderzy liderami, ale też pamiętajmy, że paradoks jakby Tomaszewskiego, bo to jest chyba takie najbardziej to znane nazwisko, polega na tym, że to też nie jest tak, że ta mniejszość polska jest tak bardzo jednomyślna i tak bardzo popiera samego Tomaszewskiego. Ale na razie nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy jakby i to jest problem, z którym się ta mniejszość polska boryka tak naprawdę. I czy Polska może tutaj cokolwiek zrobić? Bo Tomaszewski również tej alternatywy nie dopuszcza. A strona nie chce stracić władzy. No dobrze, ale Polska nie bardzo może się mieszyć w wewnętrzne sprawy litewskie, więc co? Kwadratura koła? Nie mamy wyjścia? Nie mamy wyjścia i trochę kwadratura koła tak z perspektywy ponad 20 lat, bo dla mnie paradoksem w tych relacjach dwustronnych i w sytuacji mniejszości polskiej na Litwie jest to, że paradoksalnie mówimy o sinusoidzie pewnych wydarzeń i tych okresów niby lepszych, które zapowiadałyby, że taka kluczowa zmiana w końcu nadejdzie. No jakby nie było, tego doczekać się nie strona polska, czy przede wszystkim mniejszość polska na Litwie się doczekać nie mogła. Natomiast jeśli chodzi o momenty, czyli gdybym mogła tak też z perspektywy nawet więcej niż tych kilku lat ocenić, czy to jest faktycznie dobry moment, to tak jak najbardziej jeden chyba z najlepszych, choć motywowany działaniami w regionie. Dobrze, nigdy nie ma tak, że jest to nagle coś deus ex machina. Dziękuję bardzo pani Kindze, dziękuję bardzo państwu, życzę miłego wieczoru i zapraszam jak zawsze Spojrzenie na Wschód w środę. Do usłyszenia. Reklama. Barbara, a co to tak mokro? Nie, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Total dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Total jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W tygodniku sieci ujawniamy kulisy manipulacji. Słynny reportaż o urodzinach Hitlera to była ustawka. Dotarliśmy do szczegółów śledztwa. W prezencie magnetyczna zakładka do książek z ojcami niepodległości. Polecam sieci. Michał Karnowski.
po reklamie. Autopromocja. Rozbite naczynia ciężko poskładać i użyć ponownie. Jeszcze ciężej poskładać rozbite małżeństwo. Jest to jednak możliwe i zawsze warto taki trud podejmować. O pomocy niesionej rodziną w kryzysie porozmawiamy w najbliższej rodzinie od kuchni z bratem Piotrem Zajączkowskim, terapeutą małżeńskim. W najbliższą sobotę po 8:05 Marcin Bąk, zapraszam. Najważniejsze wydarzenia, dane, analizy oraz opinie dotyczące polskiej i światowej gospodarki. Wszystko, co ma wpływ nie tylko na nasze portfele, ale także na naszą przyszłość. W audycji Gospodarka dla Każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 9:45. Jutro o tym, dlaczego warto wspierać i promować patriotyzm gospodarczy oraz jakie korzyści płyną z tego dla każdego Polaka. Czym w praktyce jest patriotyzm gospodarczy? O tym także w naszym serwisie internetowym. Gospodarka Polskie Radio 24.pl. Gospodarka dla każdego. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej.